mówisz, że ujawniasz dużo nowych faktów z afery podkarpackiej, jednocześnie wiele ściśle tajnych. Wiadomo, kto nagrywał i gdzie są nagrania VIP-ów z prostytutkami? Możemy to powiedzieć? A wiesz co, to jest pokazane w filmie fabularnym. Zawsze film fabularny no daje nam to, że możemy powiedzieć o tym, o czym nie da się powiedzieć w realu, dlatego że jednak dzieje się to pod płaszczykiem fabuły, w związku z czym no to nie jest sytuacja, gdzie się, nie wiem, zdradza fakty, nazwiska, pewne sytuacje, i ten film fabularny no w takim przypadku staje się no trochę takim ubezpieczeniem, polisą na życie, tak? Powiedziałeś, że jesteś w posiadaniu kilku takich taśm z VIP-ami i prostytutkami. Czy nikt ci nie groził, nie miałeś jakichś nieprzyjemności z tego powodu? Jak w ogóle to się znalazło w twoich rękach? Bo to jest strasznie dziwne. Wiesz co, nie chcę mówić o tym, jak to się znalazło, natomiast w trakcie tej produkcji kilkakrotnie osoby z różnych frakcji zgłaszały się do nas, oferując pieniądze w zamian za te materiały, i to no, były pieniądze niebagatelne. Naprawdę? Tak, jakiego rzędu? Tak, tak, tak. Nie chcę o tym mówić, natomiast no wiadomo, że taki materiał ma bardzo potężną moc, tak, i to nie tylko dla ludzi z Polski, ale również dla obcych służb, które pojawiły się w tej historii. Mówię tutaj o służbach ukraińskich czy rosyjskich. No, nie trzeba być tytanem intelektu, żeby zdać sobie sprawę, że w momencie, gdy ktoś wchodzi w posiadanie takich materiałów, no to jest bardzo łatwo zmusić chociażby ludzi do szpiegostwa, tak, żeby zaczęli pracować dla obcego wywiadu. W związku z czym no, to jest rzecz niebezpieczna.